więc skoro Dave tak sobie może tutaj bezwiednie wchodzić i w ogóle bez pytania Hani, to my też możemy, prawda, Emma? Co ty o tym myślisz? Mhm, możemy, ale no to chyba nie możemy tego tak zostawić tak jak teraz wygląda, bo jak Hania wróci, to się na pewno zorientuje i będzie na nas, zobaczysz. Oj, dobra, dobra. Chociaż to nie wygląda chyba tak najgorzej, co? Hej, Pia, powiedz. No, zresztą nie będę pytał królika, możemy jednak to jedzenie posprzątać. To chyba trochę racja. O, nie, kto to dzwoni? Musimy trzymać zęby na kłódkę, okej? Okay? Emma, nic się nie odzywaj. O, Hania, no, co tam u ciebie? Jesteś na obozie? Nadal? No, super, zjadłeś sobie marshmallowsy? Też bym zjadł. No dobra, a u ciebie w pokoju? Nie, absolutnie, my u ciebie w pokoju? Nigdy. Przecież my byśmy bez pytania do ciebie do pokoju nie weszli. Słowo honoru, słowo harcerza. No nie jestem nim, no ale co z tego? Powiedz. Powiedz, Emma, swojej siostrze, powiedz, że nie byliśmy u niej w pokoju nigdy. Cześć, Hania. No nie byliśmy u ciebie w pokoju, właśnie Julian kazał mi to powiedzieć. No nie pstąd głupiać, ty. Nie, słuchaj, to w ogóle nie słuchaj jej. Ja nic takiego nie powiedziałem, po prostu nie byliśmy u ciebie nigdy w pokoju, ona się przejęzyczyła. To taka zabawa, wiesz. Uff, ja nie mogę, ale puściłaś parę z ust. Całe szczęście się udało i nic nie podejrzewała. Och, wiesz co, Emma, przecież nie możesz mówić, że to ja ci kazałem coś powiedzieć. Przecież od razu by się domyśliła, ale... Julian, Emma, chodźcie na dół! O, ale super, sobie tutaj siedzicie, oglądacie telewizję, tak pięknie wyglądacie. Julian, to jest naprawdę podejrzane. Dlaczego prawisz nam komplementy? Chyba nie byliście u Hani w pokoju, nie zrobiliście nic, o czym nie chcielibyśmy wiedzieć, prawda? Nie wchodziliście do Hani pokoju, prawda? Tak jak było ustalone. Co? No pewnie, że nie, mamo. My u Hani w pokoju, przecież to nie jest nasz pokój. Mamy swoje, własne i tam się bawimy. Dobra, szybko dalej, musimy to wszystko posprzątać, zanim mama wejdzie do góry i zorientuje się, że to byliśmy. No i tym bardziej nie może się zorientować Hania, nie? Okej, no to od czego zaczynamy? No, posprzątajmy to wszystko. Dobra, okej, gotowe. Zobacz, wszystko poukładane tak jak było wcześniej. Super, Julian! No! Ach, jednak tutaj jesteście. Ale widzę, że wszystko jest w najlepszym porządku. No, całe szczęście, już się martwiłam. No właśnie, mamo, powinnaś nam trochę zaufać. My z Emmą nigdy sami nie chodzimy do pokoju Hani, tylko karmić pijem. Naprawdę. No właśnie, masz rację. Znaczy, on ma rację. Tylko tutaj troszeczkę nakarmiliśmy piję chrupkami. No dobrze, pija, tak? No, mam nadzieję, że w takim razie nic tu nie będziecie zmieniać. No, chyba, że macie dla Hani jakąś niespodziankę może. Niespodziankę? Przecież oczywiście możemy zrobić jej super niespodziankę na to, na czas jak wróci ze swojego obozu. No, mam już pewien super pomysł. Muszę tylko skoczyć do garażu. No, zobacz, Emma, jak ekstra. Wujek Stefan zostawił trochę rzeczy, które nie były mu już potrzebne i zobacz, co skleciłem. Ekstra, co? A co to jest? No zjeżdżalnia, no zobacz. Leci dokładnie do basenu. Super, co? A możemy wszyscy z niej korzystać? No nie, no przecież to jest prezent dla Hani. Zobacz zresztą, możemy tam... Ale chociaż może wypróbujemy, przecież nie możemy Hani narażać. No dobra, to musimy zmienić się tylko kąpielówki, no. Ja też już mam. No to dalej, to co, jako że ja byłem wielkim budowniczym, no to ja będę próbował pierwszy. Tak, jeśli coś się stanie, to minie, biorę za to pełną odpowiedzialność, okej. No to w takim razie będę testował. Tutaj sobie usiądę i zobaczymy, jak będzie się szybko ślizgało. Ale ekstra, no to lecę. Raz, dwa i trzy. Uuu, ale szybko. O, ja też. Uważaj tam na dole. Nie, poczekaj na mnie, aż wlecę do wody. Wow. Nie, uwaga. Wow, ale ekstra, to jest najlepsza niespodzianka na świecie. Wow, uwaga. Uhuhu. Ale żeście super zrobił, Julian. Jeszcze raz. No, to możemy jeszcze raz spróbować. Może nawet rodzice dam się namówić. Myślisz? Nie wiem, ale muszę powiedzieć, że jak na moją pierwszą zjeżdżalnię w życiu, to wyszło mi naprawdę nieźle, co nie? Mhm. Chyba mam zadatki na bycie takim super budowniczym jak wujek Stefan. Znalazłem tylko kilka rzeczy w garażu i patrz. No, ekstra, co nie? Ej, dzieciaki, nakarmiliście już piję? Zrobiliście... Ojej, już ich nie ma. No całe szczęście. Ojej, no chyba za wcześnie się rzeczywiście ucieszyłam. Co tu się dzieje? Julian, skąd ty wziąłeś taką zjeżdżalnię? Kiedy wujek Stefan zdążył to zbudować? Ale nie, to nie wujek Stefan, to ja sam. Ty sam? No tata, tak, to oczywiście. I ja znalazłem te wszystkie rzeczy w garażu i zbudowałem moją pierwszą zjeżdżalnię w życiu. Super niespodzianka dla Hani, co nie? Jestem z siebie taki dumny. Że słucham, co? Ty zbudowałeś zjeżdżalnię? No tak, zupełnie ja sam. Ty sam? No tak, pamiętałem, że wujek Stefan zostawił u nas w garażu kilka rzeczy. No i zobacz, udało się. Wyszło całkiem fajnie, co nie? Zupełnie jak wujek Stefan, profeska. Normalnie to bym cię zaprosił, żebyś sobie spróbowała, ale to chyba jest bardziej dla dzieci, bo ktoś o takiej wadze jak ty... Słucham, czy ty właśnie zasugerowałeś, że jestem gruba, Julian? No, bo to dla dzieci jest. Julian, bo zaraz każę ci to zdemontować. Co to w ogóle robi u nas w domu? Mamo, ale zobacz, jak tu jest super. Haja będzie się tak cieszyła. Nie, Emma, ty nawet nie próbuj się ślizgać. Zaraz coś ci się stanie. Nie no, mamo, co ty, zobacz. Wow, ale ekstra. Spróbuj sama. Super zjeżdżalnia. No, nieźle. To nie fair. Dlaczego nikt mi nie powiedział, że mamy znowu zjeżdżalnię zbudowaną przez Stefana? No co? Martin, przecież nikt tego nie planował, to w ogóle nawet nie było zbudowane przez Stefana. To Julian zbudował tą zjeżdżalnię, uwierzysz w to? Ja sama nie mogę w to uwierzyć. Ej, tata, chodź, zobacz, jaka super zjeżdżalnia, możesz ją wypróbować. Na pewno jesteś lżejszy niż mama, no dalej. Co, serio? Ty sam to zbudowałeś? Dobra, no to ja chyba skoczę tylko po kąpielówki. Właśnie, tato, potrzebujesz kąpielówki, bo inaczej do wody to nie bardzo. No, teraz patrzcie, jak się zjeżdża. Lecę, uwaga! No
tego jeszcze nie było, żeby ktoś zrobił z pokoju Hani zjeżdżalnię do basenu. No naprawdę, nawet nie wiem, na kogo mam się denerwować, bo przecież to nie Stefan to zbudował, tylko mój syn. Jak mu się to w ogóle udało? Nie rozumiem. Klaudia, no co ty na to, żebym założył też kąpielówki i sobie chociaż raz zjechał? No. Martin, chociaż raz świeć przykładem i przestań się wygłupiać. Może ty, zawsze musisz psuć zabawę. Ej, ale ekstra, zobaczcie, musicie wam sami wypróbować. Uwielbiam zjeżdżalnię do wody. Mamo, tato, dalej. Już przetestowane, nie zepsuje się. Nie ma mowy, nie będziemy się ślizgać na tej zjeżdżalni. Jesteśmy dorośli i zresztą co to za pomysł? Zresztą bardzo źle mnie zrozumiałeś z tą niespodzianką dla swojej siostry. Przecież nie chodziło o coś takiego. No ale Klaudia, zobacz, jak oni się świetnie bawią. Dzieci sobie zjeżdżają, a ja sobie siedzę sam tutaj w ciuchach. No, pozwól mi. Martin, przestań zachowywać się jak pięciolatek. Oj, dobra no. Zresztą zobacz, to bardzo dziwne. Dlaczego Stefan i nawet twój syn potrafią zbudować taką zjeżdżalnię, a ty nie? Może, wiesz co, potrzebuję nową sypialnię. Tym się zajmij.